Dziś moim gościem jest jedno z największych nazwisk w świecie muzyki. Myślę, że nie trzeba go specjalnie przedstawiać. Niemniej jednak powiem jednym zdaniem, co on sam o sobie myśli, a potem wy zobaczycie, co myślicie o nim. Mogłem zagrać na weselu za 1 000 000 złotych. Cóż, nie jestem chałturnikiem, więc odmówiłem. Kto powiedział te słowa? Zapraszam na rozmowę. Jan Borysewicz, moim gościem jest. No i Janku, powiedz, co to było za wesele? Bo ja jestem ciekaw, kogo w Polsce stać na wesele, żeby ci zapłacić, wiesz, taką kwotę. A myślisz, że wiem teraz? Chociaż nie wiem, czym teraz ci zagrał. Tak? Dlaczego? Wiesz, jednak milion to milion, wiesz, no, jest, z roku na rok jest coraz gorzej. Wiesz co, ja ci powiem, że patrząc na różne twoje historie, to myślę, że ty masz gest i w życiu, ja tylko powiem jedną rzecz. Jak się żona zdenerwowała, że zapomniałeś o tym, że ma urodziny bodajże, czy tam imieniny, tak, już nie pamiętam, no to kupiłeś jej samochód następnego dnia, więc tak, myślę, że jest. Masz. To była piękna historia w ogóle, bo ja wchodząc właśnie do domu po koncercie na klatce schodowej doszedłem do wniosku, że człowieku, zapomniałeś, twoja żona ma urodziny w ogóle i nawet kwiatka jej nie kupiłeś. No. I nic nie mówiąc, szedłem do domu i zadzwoniłem do znajomego i od razu jej kupiłem ten samochód. To był BMW czerwony BMW, kabriolet bodajże, no. Chyba tak, kabriolet, dokładnie. No i mówię, następnego dnia już przyjechał ten samochód o 10 rano i mówię, kochanie, zejdź, zobacz, w ogóle tutaj auto dla ciebie, proszę bardzo. Ona tak stanęła i mówi, ja mówię, tada, ona mówi, a gdzie ten kwiatek? Aha. No i tu dostałem, wiesz, trochę... To mi się głupio zrobiło w zasadzie, bo to jej nie chodziło o jakby materialny, o materialny tam, prawda, zakup czy cokolwiek, tylko chodziło jakby o pamięć, no a ja po prostu o tym zapomniałem. No, za dużo było wtedy koncertów. A propos pamięci, jaką masz pamięć? Myślę, że mam bardzo dobrą pamięć, ale zapominam chyba o takich złych rzeczach. Staram się przynajmniej zapomnieć. Słuchaj, to jest jakieś błogosławieństwo, no bo wiesz, jakby człowiek tylko takie złe rzeczy pamiętał, to by nie było dobrze. No ale wiesz, co mnie zdziwiło? Przeszukując informacje na twój temat, no tak sobie myślę, że ty dobrze wybrałeś, bo miałeś taką szansę, żeby zastąpić, przynajmniej w takich umysłach menadżerów, którzy zajmują się muzyką w Stanach Zjednoczonych, że mieliście wypełnić, wy jako Lady Punk, mieliście wypełnić lukę po The Police. Tak. Dla młodszych tylko dodam, że The Police się rozpadło w momencie, kiedy Sting zdecydował się na solową karierę, bo był tam basistą i wokalistą, więc tak naprawdę no, to była wielka grupa. Jeżeli ktoś chciał grupę z Polski no, uczynić taką światową gwiazdą, to co nie wyszło? No wiesz, myślę, że The Police to była wspaniała kapela. Wydaje mi się, że zespół The Police zrobił taki przełom w muzyce. Absolutnie. W tamtych czasach i wiesz, i ja jeszcze się wcale nie wstydzę tego, że ja byłem pod dużym wpływem zespołu The Police. Zresztą wiele kapel mnie ukształtowało i mi się wydaje, że to jest bardzo dobrze. Natomiast faktycznie tak było, że ci amerykańscy menadżerowie powiedzieli, że ja się dopiero gdzieś tam dowiedziałem po tygodniu czasu, po pobycie w Stanach, bo tam byliśmy około 2 czy 3 tygodni na tej promocji z tą naszą płytą amerykańską, że oni właśnie, trochę mi się głupio zrobiło, bo w zasadzie ja nie było w ogóle takiej rozmowy przed wyjazdem, prawda? Ale jak mi nam powiedzieli, że oni sobie tak planują, że ponieważ zespół The Police jakby zawiesił działalność, czy tam rozpadł się, to oni by chcieli, żebyśmy byli właśnie, zapełnili właśnie tą lukę po The Police, co mnie to strasznie ucieszyło po prostu, bo nie wiedziałem, że my jesteśmy jakby porównywani. Aż tak dobrze. Że jesteśmy porównywali do zespołu The Police, no. No właśnie. Ja tego tak nie kojarzyłem, wiesz, no. Ale wiesz, co mnie uderzyło, to, że ty sam powiedziałeś, że po pierwsze, zdziwiło cię, że żeby zrobić gwiazdę, to trzeba tyle się napracować. Czyli w Stanach wrzucili was w tą maszynkę, taką dla Polaków to wtedy chyba nieznaną. No bo, pracowałeś od 6 rano do nocy, do drugiej, trzeciej nocy. Tak, dokładnie. No i zobacz, ja myślę, że ty jesteś tytanem pracy, bo tak naprawdę no, ciągle pracujesz, ciągle coś komponujesz. No to... Ja to uwielbiam, wiesz. No, ja no to studio, czemu tam nie graliście? Słuchaj, no co innego jest, jak sobie sam wymyślisz po prostu, co chcesz robić w życiu, a co innego, jak ktoś ci wymyśla, prawda? I wydaje mi się, że to było dla nas jakby takim... Czyli nie mieliście grać swojej muzyki, tylko napisaną pewnie przez jakiegoś innego kompozytora, wymyślcie, mieli to odtwarzać, tak? Mieliśmy grać swoją muzykę, natomiast... Już pojawił się jakiś tam muzyk, który tam przy nas przebywał,
który skomponował jeden utwór, który tutaj w Polsce już po przyjeździe nagraliśmy jego. To jest w zasadzie jedyna kompozycja, która ukazała kogoś obcego, się, tak? Kogoś obcego, tak. I wydaje mi się, że ja zauważyłem, że my się zaczynamy zmieniać po prostu, że to już nie jest ten zespół, wiesz. Ja stamtąd uciekłem, tak szczerze mówiąc. No, no ale w tamtych, przypomnij, który to był rok, jakbyście tam byli wtedy w tych 86? Stanach? 86. No to Polska była w środku, że tak powiem, ciemnej dupy. Dokładnie. A wy mieliście szansę na światową karierę, to było marzenie wielu Polaków wyjechać do Stanów i wyście stamtąd wrócili. Musiało wam się naprawdę dobrze powodzić w sumie w Polsce. Słuchaj, tak jak mówię, no gdyby nie było tego, tych usiłowanie na siłę, żeby jakieś zmiany u nas robić, to polegało na tym, że na przykład jechaliśmy na wywiady, między wywiadami jechaliśmy na przykład do fryzjera i nam robili fryzury, takie, których my nie chcieliśmy. Chcieli was zrobić po prostu? Chcieli nas zrobić na jakichś nowych po prostu ludzi, ale dużo było plusów też takiego wyjazdu, bo spotkałem się tam ze Zbyszkiem Rybczyńskim, który zdobył Oscara, który nakręcił nam teledysk. Za tango, tak. Który nam nakręcił bardzo fajny teledysk na Manhattanie z różowym czołgiem. Za komuny nie można było puszczać tego teledysku. Teraz trzeba zapłacić jakieś tam horrendalne pieniądze za puszczenie jednorazowe w telewizji. A to wydawała firma MCA. To jest też firma, która robi filmy, także to była wielka firma i no mieliśmy szanse tam różne. Ja też dostawałem swoje jakby prywatne propozycje, prawda, do grania i nie wiem, ja nie żałuję. Wydaje mi się, że bardzo dobrze, że wróciliśmy. Ja już potem nie chciałem jechać i w zasadzie myśmy się zgodzili na wyjazd chyba tylko dlatego, żeby zobaczyć tę Amerykę. I to był chyba jeden powód, bo ja nie chciałem tego kontraktu podpisać w Warszawie. Jeżeli jak ci ludzie przyjechali, pamiętam, że to spotkanie było w dawnym hotelu Forum. Oni byli przez tydzień czasu i przez tydzień jakby ja nie chciałem tego kontraktu podpisać, ale potem przeważyło to, jedźmy, bo może nigdy nie zobaczymy Ameryki. Dobrze. To były dziwne czasy, wiesz. Sam dobrze, wiesz. Wiem, no wtedy było trudno wyjechać, ale zostawmy tą Amerykę. Powiedz mi jedną rzecz, czy ty mógłbyś powiedzieć, jak właściwie doszło do tego, że ty zacząłeś grać na gitarze, bo to nie jest do końca takie proste. Byłeś 14-latkiem, kiedy się wyprowadziłeś z domu, tak? I co się działo? Słuchaj, to ja zacząłem grać na perkusji w ogóle. Mój ojciec w ogóle był perkusistą w zespole jazzowym na studiach i jakoś w ogóle ta muzyka mnie zakręciła na maksa, wiesz, a nawet chodząc do kina jako, wiesz, dzieciak czy młody chłopak, to już chodziły mi po prostu, wiesz, pukałem, grałem na nogach, wiesz, znasz, bo grasz na perkusji. Tak. Wszyscy mówią, co się tak denerwujesz. Coś w tym jest, że no. Wiesz, to jest, mi się wydaje, że to jest energia. Sam wiesz, że to jest po prostu takie... Energia jądrowa. To jest energia jądrowa. Zostało mi to do dzisiaj. Już nie gram tak na perkusji jak kiedyś, może nawet w ogóle nie gram, ale ta perkusja mi bardzo pomogła... To wiele nas łączy. Ta perkusja mi bardzo pomogła w komponowaniu. Jak ja mam studio na przykład, no to nie mam w domu perkusji, prawda, tylko są teraz takie programy perkusyjne, które można zaprogramować naprawdę prawie jak na żywca te perkusje. I to mi bardzo pomogło, wiesz, w tym graniu. Natomiast mój brat starszy grał w tamtym czasie na gitarze. Nie grał jakoś tak zawodowo, ale grał już na gitarze, ja w ogóle nie grałem wtedy. Czyli on był wzorcem dla ciebie. Tak jest. I on mnie nauczył Dom Wschodzącego Słońca. Pamiętam, na Polu Marsowym we Wrocławiu Dom Wschodzącego Słońca zagrałem, no i wtedy już odjechałem w ogóle. Gitara i koniec. 8-10 godzin dziennie. A ile miałeś lat? Niecałe 14. Czyli ja bardzo... też dosyć późno zacząłeś, bo jak ogólnie rzecz biorąc, to wiesz, teraz muzycy to już 6-7 lat zaczynają grać, więc... No jak ja bym zaczął w wieku 6 lat, ja nie wiem, jak ja bym grał w tej chwili. Wiesz, ja mam 60 lat, więc ja w tej chwili się czuję, ja uważam, że jeszcze jest dużo... Jak ty się czujesz, to powiesz po przerwie. Okay. Jan Borysewicz. Mówię muzycy z moim gościem. Pan Jan Borysewicz jest moim gościem. No dobrze, miałeś dokończyć, jak ty się czujesz? Nie, no mówię, jak rozmawialiśmy o tym, że jak ja zaczynałem grać tam w wieku 14 lat, wiesz, no, ja na przykład teraz mając 60 lat, ja dopiero czuję, że zaczynam grać już tak na poważnie na gitarze, wiesz. To jest wspaniałe, bo wydaje mi się, że człowiek się uczy całe życie i mówię zupełnie szczerze, bo tak jak mówiłem wcześniej, mam studio w domu i po prostu strasznie dużo pracuję w tej chwili. Od stycznia zrobiłem chyba z 30 utworów. To są utwory, które będą na nowej płycie Lady Punk w przyszłym roku.
To są utwory, które zrobiłem dla siebie, to znaczy dla mojego tria Jan Bo. Mhm. W listopadzie też chodzę do studia, będę to nagrywał. A robię też dla różnych ludzi po prostu, wiesz. Wiesz co? No... Ja żyję z muzyką i to jest po prostu dla mnie wielka radość do dzisiaj, wiesz. Tak jak pamiętam, że pierwszą gitarę, którą przywiozłem do domu, została zrobiona przez takich ludzi z Wrocławia i wiozłem ją tramwajem 4 czy 5 przystanków i specjalnie ją szybciej zabrałem od tych lutników. Ona jeszcze była po lakierowaniu. Mhm. Oni chcieli, żebym odczekał następnego dnia przyjechał. Mówię, absolutnie nie. I sobie do dzisiaj pamiętam zapach tej gitary, wiesz, i spałem, pamiętam, z tydzień czasu z tą gitarą, wiesz, w domu. To było coś niesamowitego, no, natomiast... Słuchaj, miałeś przynajmniej jasno wybraną drogę i to jest, wiesz, błogosławieństwo, no bo w jakimś sensie ludzie się męczą, co ja będę ze sobą robił, a ty jako 14-latek już to wiedziałeś. Zresztą jak w przerwie rozmawialiśmy, jak mówisz, że ćwiczyłeś do tego stopnia, że ci krew leciała z palców, to wiesz, to trochę normalne, to nie jest. Dopiero przestawałem. No, ale dobrze, gitara w takim slangu muzycznym, inaczej jak jest określane? Wiosło. No właśnie. Jak to się stało, wiem, że... No to powiedz, o czym mówię. A kiedyś siedzieliśmy przy stole i rozmawialiśmy, mówię, że kolega ma fajne wiosło, że dostał fajne wiosło i taka dziewczyna siedziała obok i zapytała, przepraszam, czy pan jest jakimś znanym wioślarzem? Słuchaj, no gdybyś był znanym wioślarzem, mógłbyś zostać ministrem sportu, bo teraz wiesz, tak no się właśnie stało. Teraz taka moda. No dobrze, a jeśli chodzi o to, czy w zespole według ciebie jest możliwa demokracja, bo ja mając różnych liderów zespołu, no to tam ich pytam, czy macie jakiś system, w którym jasno się decyduje, czyje są kompozycje, kto ma najważniejszy głos. Jak to jest? Czy na przykład Panasewicz jest ważniejszy niż ty w zespole, czy ty, czy jeszcze ktoś inny, czy robicie głosowanie? Słuchaj, jak to jest? Zespół Lady Punk polega głównie na Januszu Panasewiczu i na mnie, no to wiadomo. Przecież ani ja bym nie grał bez niego, on by nie grał beze mnie Lady Punk. No Lady Punk jest po prostu, to jest jedność, prawda? Natomiast uważam, że w zespole musi być jedna osoba, która jakby przewodzi i decyduje. No o... I to kto jest u was? No to ja. To ja, Janek Bo. Poza tym, wiesz, no, weź też pod uwagę, że w zasadzie wszystkie kompozycje są moje, więc jakby styl zespołu został już narzucony przeze mnie, zwłaszcza, że ja sam zakładałem ten zespół, prawda? Nikogo nie było przecież w tym. No właśnie, bo Panasewicz został dobrany później, ale... Słuchaj, wojskowego zespołu Desant. Tak, tak, no wiem, ale... Jan już mnie ogląda, także pozdrawiam. No to ja też go Chłopaki pozdrawiam. Pozdrawiam. Słuchaj, a jak to było? Dlaczego ty się pobiłeś z Mogielnickim, czyli z Andrzejem Mogielnickim, który pisał teksty dla Lady Punk o Panasa, no? No pobiliśmy się... Poczekaj, powiesz, kto wygrał? Wiesz co, to była taka jakby walka zakończona z obrażeniami jednego i drugiego. Tak? To było, wiesz, no to co było... miałeś obrażone? Ja miałem oprócz taką... ego. Nie, ja miałem, nie, żadnego, absolutnie nie miałem urażone. Wiesz, to była walka o to, że po prostu, przepraszam tutaj pana Krajewskiego, Seweryna, ale właśnie Andrzej mi powiedział, że wtedy, że najważniejszą rzeczą jest ZAX. Janusz Panasewicz musi być drugim Krajewskim. No i mi to strasznie usłużyło. Wiesz, bo myśmy dopiero raczkowali, zaczynali zespół jakby, wiesz, no już... No ale raczej powiem ci, że Panasewicz jest coś daleko od Krajewskiego. No ale to wiesz, to była taka przenośnia i chodziło o to jakby, wiesz, ja się troszeczkę obruszyłem, a coś ja Andrzejowi odpowiedziałem, no i zaczęła się szarpanina i wiesz. No ale to takie, ale to w zasadzie chyba tylko raz tak było, wiesz, u nas w zespole, żeby się tak poróżnić, ale mi się wydaje, że i dobrze, bo następnego dnia sobie wszystko wyjaśniliśmy. I... Po męsku. No i wiesz, wszystko fajnie. Okay. Dobrze, powiedz mi, dlaczego był taki moment, w którym Lady Punk grało, było nawet na plakatach, że wiesz, że oczywiście no Lady Punk w całości, prawda? I okazywało się, że ciebie nie ma na koncertach. A ponieważ ja miałem zawał i na... to w ogóle z tymi zawałami to... Ja miałem zawał i po prostu w kontrakcie mieliśmy wpisane, że na niektóre koncerty ja nie będę jeździł, także wiesz, to jakby... A to był, teoretycznie to był ten drugi zawał, który miałeś w życiu? Ja nie miałem dwóch zawał. No nie, poczekaj, ustalmy. Ja już rozmawiałem na ten temat z Kubą Wojewódzkim. Ja miałem zapaść taką, ale to po prostu po imprezie, wiesz, to była zapaść. Nie był żaden zawał. Zawał ja miałem w ogóle 6 lat temu i wiesz... Ale ja mówię o tym takim, który ty dowiedziałeś się post factum już. No to właśnie to mówię o tym, no... Ale nie, wtedy miałeś 30 lat.
No to jest właśnie to, no to, to jest to, co to, jest... to była zapaść w zasadzie. Aha. Tak. Aha. No dobrze, nie, nie będę. Ale to... Ale ja miałem zawsze jakiś problem tam z, wiesz, od dziecka z tą moją lewą komorą, komorką nazwałem to, bo to było takie malutkie miejsce, wiesz, ale jest okej, okay. Czuję się świetnie. Znaczy, jedną rzecz, którą fajnie zrobiłem, która mi się udało, to rzuciłem palenie bez dnia, z dnia na dzień i nie palę już prawie ponad 6 lat. No to, to gratuluję, ale wiesz, to pytam. Mnie bardzo cieszy, naprawdę. Słuchaj, ja jako lekarz z wykształcenia, wiesz, absolutnie uważam, że palenie jest totalnie, całkowicie pozbawione sensu, więc absolutnie się cieszę z tego. Picie natomiast... może nie, ale palenie jest tragiczne. Picie przynajmniej wprawi cię w dobry nastrój. No niby chociaż palenie... na chwilę. Tak. Chociaż palenie też, tak naprawdę palacze ale korzystają, zależy... obojętnie czego, papierosy nawet jak palisz. Nie, ale papieros się nie zakręci tak fajnie, nie jak zakręci. Na przykład trawka, nie, ale chociaż trawki nie palę. Ale... No podobno na ciebie źle działa trawka. Trawka na mnie źle działa, ja raz chyba zapaliłem trawkę w życiu. Nie... Ja też, wiesz, chyba z pół papierosa wypaliłem, pół papierosa, pół skręta, ale też zupełnie nie zadziałało. Dobra, ale dlaczego o tym mówię? W każdym razie może jeszcze dokończę, że od stycznia właśnie prowadzę bardzo higieniczny tryb życia. Rowerek po 20-30 km dziennie i wiesz, taka lekka siłownia, żeby się nie przemęczać, prawda? Mhm. Ale to masz zalecenia i od kogoś? Nie, to czy... są zalecenia dla mnie, ode mnie. Aha, no. I po prostu, wiesz, tak sobie postanowiłem, że cały rok jakby poświęcę na higienę, i na pracę właśnie taką... Bo często było tak, że podczas mojej pracy gitarowej ja na przykład nie... Ja nie grałem tak na gitarze na przykład po tych pierwszych latach, gdzie naprawdę dosyć dużo ćwiczyłem na instrumencie. To potem, jak już graliśmy koncerty, to ja po prostu ten instrument jakby odkładałem na bok i dopiero po dwóch, trzech tygodniach brałem instrument do ręki i jakby same pomysły, które miałem w głowie, przekładałem na instrument, prawda? I wtedy fajne rzeczy mi wychodziły. Natomiast teraz gdzieś tak od dwóch lat bardzo dużo właśnie znowu czasu poświęcam na technikę, na praktykowanie, prawda? No to jesteś, wiesz, wybitnie zdolnym gitarzystą, tutaj mogę to śmiało teraz powiedzieć. Teraz mógłbym coś zagrać, szkoda, że gitarki nie wiem. Ale, no, wiesz, to szkoda. Nie ma ale, gitary tutaj. Wiesz co, może się zdziwisz, ale nie mam. Natomiast jeszcze tak przez moment, żeby powiedzieć, z czym się zgadzam, co u ciebie mi się bardzo spodobało. Była jakaś historia, nie pamiętam z jakiego miasta, ktoś ci zarzucał, że ty ze sceny chciałeś przepędzić notabli, którzy byli w pierwszym rzędzie. Konkretnie tam chodziło o jakiegoś burmistrza, nie pamiętam, jakie to było miasto. Nawet nie chodziło o burmistrza, to chodziło o to, że postawiono jakby barierki, była scena, przed sceną były jakby krzesła, właśnie ci dygnitarze siedzieli, a potem dopiero za tymi ławkami była, wiesz, były ogrodzenia i była publiczność i to wyglądało dla nas ze sceny, to zresztą grasz na koncertach dużych, to wiesz, jak to wygląda. I to wyglądało tak, że my w zasadzie nie widzieliśmy tej publiczności, która przyszła na nas, tylko widzieliśmy tych ludzi z tymi krzesłami właściwie i to z 10 metrów od nas. Także ci ludzie, którzy byli na koncercie, to oni byli jeszcze dalej, prawda? No i znaczy mnie się, może w mniej elegancki sposób, żeby się szybko oddalili. Żeby się szybko oddalili i oni to zrobili, wiesz. Ale wiesz, co mnie urzekło? Tak naprawdę twoja argumentacja, że to nie chodzi o to, bo teoretycznie ten burmistrz czy tam ta rada miasta płaciła wam, ale de facto to nie są ich prywatne pieniądze. Oczywiście, że tylko tak. To są pieniądze podatników, czyli właśnie tych, którzy przyszli. Pewnie, że można było to zrobić w inny sposób, ale jak możesz to zrobić w inny sposób, jak wychodzisz na scenę i nagle grasz i w pewnym momencie widzisz taką sytuację, no i wiesz, no i nie wiem, wydaje mi się, że ta moja reakcja była słuszna. Zresztą bardzo dużo ludzi z tego miejsca, w którym my graliśmy, bardzo dużo ludzi lajkowało, że to była dobra decyzja. No. Natomiast wiadomo, burmistrz się obraził. Słuchaj, no trudno, nie wszyscy muszą cię kochać. Tak. Natomiast, wiesz co, ja tak sobie myślę o jednej rzeczy. Jak minęło 12 lat od momentu, kiedy grałeś z Pawłem Kukizem, nagrałeś tamte... Zresztą nawiasem mówiąc, jeżeli weźmiesz pod uwagę tytuł piosenki na przykład, bo tutaj jest jak jest, i biorąc pod uwagę, że 12 lat później Paweł Kukiz kandyduje na prezydenta i to szczerze no mówiąc... teraz jest jak jest. Słuchaj, no z zadziwiającym wynikiem. Czy myślałeś kiedykolwiek, że będziesz grał z kimś, kto może zostać teoretycznie, ale jednak gdzieś to prawdopodobieństwo jest prezydentem? No wiesz, ja coś powiem, od kiedy znam Pawła, to Paweł często mówił o tych rzeczach, co go boli i wiesz, no ja się w politykę nie mieszam, ale wydaje mi się, że niezadowolenie ludzi w ogóle w tym kraju jest bardzo wielkie i coś było takiego potrzebne. A ty jesteś zadowolony z tego, jak jest w kraju, czy niezadowolony? Ja jestem bardzo niezadowolony, wiesz. No, a z czego jesteś niezadowolony? Tak mniej więcej. Wiele rzeczy mi po prostu nie pasuje. No w ogóle na przykład
wiele się porobiło takich zakazów, prawda, które według mnie nie mają sensu. Na przykład? Albo ja mówię tutaj w przypadku zespołów, prawda? No były imprezy na przykład takie, które myśmy grali kiedyś bardzo często. Te imprezy wszystkie jakby podpadały. Coraz mniej się robi jakby związanego, wiesz, z kulturą takich poczynań, które naprawdę, no wszystko, no nie wiem, no jakieś takie zamieszanie według mnie się robi. Nie jestem w stanie ci powiedzieć w tej chwili, tak jak Paweł walczy na przykład o tej Jowy, czy tam o jakieś tam jeszcze inne rzeczy, no. Mówię, ja... Ale generalnie masz poczucie, że żyjesz w kraju, w którym nie za bardzo ci się podoba. Nie za bardzo mi się podoba i uważam, że zmiany są potrzebne i to bardzo. A lepiej było według ciebie na przykład za komuny, no bo wyście zaczynali jeszcze... Nie rozmawiajmy o komunie. Czyli dlatego, to nie jest kwestia... Komuna to w ogóle był totalny jakieś, wiesz, no paranoja, bo co z tego, że zarabiałeś pieniądze, jak nic nie można było kupić. No, jedyną rzecz, którą można było wtedy kupić za komuny, to pewek się flaszkę whisky za dolara. Wiesz, to była straszna rzecz, wiesz. To był taki ciemny kraj, ale nie w tym sensie, że ludzi po prostu, tylko tak wydawało mi się, że Polska jest taka jakby była przyciemniona w ogóle, wiesz, jakby światła nie było. Nie było. A poza tym z drugiej strony nie było. No dobrze, czyli mówimy, że jest teraz, dzisiaj, nie jest najlepiej w Polsce, ale mimo wszystko jest lepiej niż za komuny, tak? Jest dużo lepiej, mówię, pod każdym względem jest lepiej, natomiast uważam, że rzeczy mogłyby się dziać lepiej, gdyby nie politycy, którzy po prostu no, troszkę nawywijali według mnie. Zostawmy w takim razie tak całkiem tą politykę, natomiast przypomniała mi się jedna rzecz, ponieważ Dave Gahan, czyli wokalista Depeche Mode, nie wiem, czy wiesz, że w Polsce leczył się u anonimowych alkoholików, to jak widać nie całkiem anonimowy. On naprawdę? Tak. Właśnie przyjeżdżał do Polski, żeby rzucić alkoholizm. Jak rozumiem, jak ty mówisz, że od stycznia jesteś absolutnie czysty, no to czyli rozumiem też, że trzeźwy, ale nie o tym mówię, tylko o tym, że coś w Polsce jest takiego dziwnego. Jak ty się udałeś na pielgrzymkę, no, to była znana dosyć w sumie sprawa, no bo się okazało, że... Raz tylko to powiedziałem i widzisz, że wcale nie była taka znana, ale ludzie wychwytują takie rzeczy. Tak, to znaczy ja jako dziennikarz no muszę w pewnym sensie to wychwycić, ale chciałem cię zapytać o to, bo ty próbowałeś, jak rozumiem, się ukryć, żeby nie było wiadomo, że Jan Borysewicz jest na pielgrzymce. I powiedz mi, kto cię rozpoznał i ten moment, kiedy... Jak to było? Ktoś powiedział, ty nie jesteś przypadkiem z Lady Punk, jak to wyglądało? Przede wszystkim to... Wiesz, ja założyłem czapkę, założyłem plecak. Miałem w tym plecaku chyba tabliczkę czekolady. W czapkę na włosach miałem tak, że miałem wtedy długie włosy i schowałem te włosy. Chyba ksiądz, wiesz, chyba ksiądz podszedł do mnie z gitarą i powiedział, czy ja mogę brać się, czy mówić coś zagrać. No. To genialna historia. Ale to wiesz, to ja powiedziałem, że bardzo przepraszam, ale ja nie jestem tutaj, wiesz, ja jestem tu nie jestem w pracy. I co, wziąłeś tą gitarę, czy nie? Nie, absolutnie. No. Prosiłem, natomiast wiesz, to się idzie dosyć długo, więc poznałem bardzo dużo ludzi, wiesz, i tam każdy mówił do siebie bracie, siostro, prawda, no. Także po tej pielgrzymce, chodząc po Warszawie na przykład, wchodząc do sklepu czy na ulicy, spotykałem, o cześć bracie, co słychać, o cześć siostro, co słychać, prawda? Także wiesz, to było bardzo miłe. Jest to jednak coś, Była mi bardzo potrzebna ta pielgrzymka i wydaje mi się, że ona mi bardzo pomogła wtedy, wiesz? Słuchaj, no to skoro jeszcze o takich duchowych sprawach mówimy, twój ojciec zmarł, jak miał 62 lata, na zawał. Tak. No, sam mówisz, ty masz 6 dych, czyli 2 lata ci zostały. Czy zostały ci do momentu, którego się boisz? Nie, słuchaj, nie wiadomo oczywiście. Ja mówię, bo to wiesz, ludzie, których rodzice jakoś tam w miarę młodo zmarli, na 62 lata to ciągle jeszcze jest młody człowiek, nawet według definicji lekarskiej. To czy ty masz obawę przed tym, co będzie, jak będą te 62 lata, czy nigdy ci to do głowy nie przyszło? Wiesz co, nie zastanawiałem się nad tym. To niepotrzebnie ci zadałem to pytanie. Nie myślę o tym, wiesz. Nie łączyłem tego jakby swojego życia z życiem mojego ojca w ogóle, w jakim wieku on umarł po prostu, bo mi się wydaje, że to można w paranoję wpaść. Ale absolutnie, absolutnie. Wiesz, sobie teraz siedział i liczył jeszcze 2 lata i na cytnie. A jakby na przykład do ciebie, do domu, zadzwonili, powiedzmy, tam świadkowie Jehowi, tak, no chodzą. Nie otwieram. Nie otwierasz, tak? Ale w ogóle po prostu nie reagujesz na to, czy... Nie, w ogóle nie chcę mieć z tym nic wspólnego. A jak ksiądz po kolędzie chodzi, to wpuszczasz? Wiesz co... chyba
Chyba też nie. To ciekawe. Chyba też nie, bo ja jestem takim wierzącym, niepraktykującym, jak to się mówi. Że nie, czy to no chociaż fajnie, ta pielgrzymka to jednak kawałek praktyki był. No to wiesz, ale to ja w zasadzie, to była według mnie taka trochę ucieczka, ale to było, ja się chciałem jakby spotkać tak duchowo w ogóle z Bogiem, wiesz, i chciałbym jakby się sam wtedy ze sobą troszkę rozliczyć, wiesz, i wydawało mi się wtedy, że to było najlepsze miejsce dla mnie właśnie, ta pielgrzymka. I jak się udało, to dobrze. Słuchaj, ponieważ czas nam się kończy, to ja powiem tylko tyle, że najnowsza płyta Lady Punk nazywa się Akustycznie i znajdzie się tutaj sporo znanych przebojów, bo Lady Punk to jest w zasadzie fabryka przebojów. Akustycznie, właściwie sama się nazwa tłumaczy, więc wszystko jest jasne. Jan Borysewicz był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.